Cześć kochani, z tej strony Ksenia z Pracowni Przyleśnej. Zapraszam Was na kolejną wielkanocną inspirację. Dzisiaj zabieram się za przecudowny koszyk wielkanocny. Do stworzenia koszyka będzie mi potrzebna baza koszyczka z HDF-ki, który znajdziecie w sklepie Karoliny. Resztę potrzebnych materiałów do stworzenia tej pracy znajdziecie w opisie filmu. Pracę zaczynam od zabezpieczenia mojego koszyka białym gesso. Kiedy moje elementy są już zabezpieczone, za pomocą farby akrylowej nadaję mojemu koszykowi koloru. Z pomocą gąbki robię przecierki. Dobrze wiecie, że bardzo lubię w pracach chlapania. Dlatego moje elementy delikatnie pochlapię brązową farbą. Pora skleić koszyk. Jak widzicie, dwa elementy mają dziurki, do których w późniejszym etapie będzie zamontowany pałąk koszyka. Cały koszyk sklejam za pomocą zwykłego kleju. Pamiętam o tym, by elementy z dziurkami były zamontowane naprzeciwko siebie. Kiedy mój koszyk jest już sklejony, zaczynam malować dopiero zewnętrzną jego stronę. Aby mój koszyk nie był zbyt nudny, postanowiłam ozdobić go przy pomocy maski. Do uzyskania pięknego wzoru w moim przypadku używam akrylowej masy lekkiej, natomiast możecie użyć każdej jednej pasty czy masy do szablonów, którą znajdziecie w skrapowych sklepach. Moja masa przesycha, a ja zabieram się za dekorowanie i malowanie tekturek. Wybrałam tutaj różnego rodzaju gałązki, listki i trawki. Tekturki z obu stron zabezpieczam gesso. Kolejny etap to dodanie koloru na moje tekturki. Używam tutaj farb akrylowych. Poprzez zmieszanie koloru żółtego i ciemnej zieleni powstanie mi piękna, soczysta zieleń. Dodam na tekturki również ciemniejszej zieleni, aby nadać listkom głębi. Z pomocą gesso dodam na tekturkach odrobinę światła. Mój koszyczek jest już suchy, a więc pora nadać mu koloru. Używam tej samej brązowej farby co wcześniej. Gąbką delikatnie nanoszę kolor na wszystkie elementy. Miejscami dodam również białego koloru. Dzięki temu mój koszyczek nabierze takiej lekkości i delikatności. Chlapania pojawią się również na zewnętrznej części koszyka. Będą zarówno białe, jak i brązowe.
Baza mojego koszyczka prezentuje się świetnie. Pora na zdobienie. Do zdabiania koszyka przygotowałam sizal, rafię, plastikowe gałązki, różnego rodzaju wstążeczki oraz kwiaty z materiału. Zanim zacznę budować kompozycję na moim koszyku, postanowiłam dodać jeszcze prześliczną koronkę. Najbardziej do gustu przypadła mi biała, dlatego białej użyję. Obcinam wymierzony kawałeczek i przyklejam go dookoła mojego koszyka za pomocą kleju na gorąco. W miejscu, gdzie zaczyna się i kończy koronka, powstanie moja kompozycja. Z pomocą rafii zrobię dookoła koszyczka dodatkową ozdobę. Zawiążę ją na kokardkę. Rafia nada takiego fajnego sielskiego klimatu. Czas na moją kompozycję. Zaczynam od przyklejania plastikowych, zielono-fioletowych gałązek, które świetnie będą pasowały mi zarówno do tekturek, jak i do moich kwiatów. Małymi kroczkami buduję całą kompozycję z pomocą tekturek, kwiatów oraz sizalu. Z przygotowanych wstążeczek robię kokardki, które upycham przy mojej kompozycji. Budowanie kompozycji to bardzo przyjemny etap pracy, dlatego zostawię Was teraz z muzyczką. Postanowiłam, że do mojej kompozycji dołożę kilka szklanych perełek. W ten sposób dodam projektowi bardzo ciekawego i niepowtarzalnego charakteru. Mój koszyczek jest prawie gotowy. Dotnę jeszcze zbyt długie wstążeczki, ale końcówki, które obcięłam, nie lądują w koszu. Podkleję je sobie pod kompozycję. W ten sposób zbuduję właśnie taką dodatkową głębię całej kompozycji, a przy okazji nic się nie zmarnuje. Na koniec jeszcze delikatnie za pomocą gesso przybielę całą pracę. Koszyk prezentuje się rewelacyjnie. Świetnie się sprawdzi jako przepiękny pojemnik do prezentacji wielkanocnych pisanek, ale można go również użyć jako koszyczka na święconkę, czy po prostu przepiękną osłonkę na doniczkę z sezonowym kwiatkiem. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną tych kilku chwil. Mam nadzieję, że zainspirujecie się do stworzenia własnych koszyczków. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was. Pa!